Moje dzisiejsze biuro nie wygląda źle, kochani. Hej kochani, już jest 12, więc chciałam się z wami przywitać. Jestem u znajomej na downtown w cudownym lofcie ze świąteczną ozdobą, więc w końcu jakiś akcent i akurat teraz zaczyna mówić i szczeka pies. No, w każdym razie widzę się dzisiaj znowu z Dagmarą, także spędzimy sobie czas na początku w downtown, potem pojedziemy do Los Feliz i oczywiście zabieram was ze sobą. Od rana pracowałam, bo jest strasznie ponuro, nawet nie chcę mi się wychodzić. Mimo że powinnam sobie pochodzić, chciałabym pochodzić po downtown, ale po prostu jest tak ponuro, że nie wiem. No, ale muszę się zebrać, bo to jest mój ostatni dzień w LA. Ostatni. Nie wiem jak wy, ale ja się zakochałam w tym wnętrzu. Nie mogę się powstrzymać i robię sobie kawę pumpkin spice. Właśnie czytam wasze komentarze pod filmem o... pod rozdaniem i muszę wylosować zwycięzcę, bo nie jestem w stanie wybrać. Ale tak mnie rozbrajacie, niektóre są naprawdę wzruszające i poważne, ale jedna z was napisała, chcę to dziennik, bo wszyscy już mają, więc mega mnie to rozłożyło. I w ogóle bardzo wam dziękuję za te zgłoszenia, jesteście wspaniali i te komentarze są poruszające i chciałabym móc wam wysłać 1000 sztuk. Serio, 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 serio i nie wiem, muszę pomyśleć nad tym. Dzisiaj kilka ciekawostek miastowych. Po pierwsze pada deszcz. Po drugie ten budynek, w którym byłam, kręcono w nim Blade Runnera, także myślę, że jest interesujące. A obecnie idę jeszcze zobaczyć jakiś jeden piękny budynek, jego wnętrze konkretnie. I widzę się z Dagmarą w Wild Living Foods na lunch, jestem mega głodna i dosłownie się z nią widzę za jakieś 20 minut, więc tylko zrobię fotki w tym budynku i w ogóle, a już wiem jaką ciekawostkę miałam wam powiedzieć, coś innego miałam wam powiedzieć. Miałam wam powiedzieć, że tutaj bardzo dużo jest kręconych filmów w LA i LA, właśnie downtown LA, czyli to centrum, bardzo często gra w filmach różne miasta, które nie są LA, bo nikt nie kojarzy LA właśnie z takimi zabudowaniami, ja bym powiedziała właśnie nowojorskimi, więc zatem LA często gra Nowy Jork lub Chicago i to pewnie wiecie, ale Friendsi byli całkowicie nagrani w Los Angeles. Taka ściema. Nie wiem, czy można tutaj wejść, ale ogarnę. O nie, jest impreza. Upsi! Kolejne przemyślenie, może trochę się sugeruje właśnie moją znajomą, która tutaj mieszka i kocha wschodnią stronę LA i downtown. Też wiecie, dzięki niej zostałam tutaj, to naprawdę jakby to, że jest restauracja przy restauracji, jest dla mnie tak miłą odmianą i takim klimatem, który do mnie o wiele bardziej przemawia niż to, że w LA wszystko jest tak rozproszone. Więc zdecydowanie na razie tutaj downtown wygrywa, mimo że jest dziwnie, tak, z tymi wszystkimi bezdomnymi i narkomanami i z tym trochę syfem, to ja wolę taki miejski klimat zdecydowanie. Kurczę, normalnie się nie zorientowałam, że my tu mamy Manhattan. Przejechałyśmy przez... nie wiem, gdzie my jesteśmy. Przejechałyśmy przez Silver Lake, który jest moją kochaną dzielnicą i teraz jesteśmy na ulicy, którą polecił mi znajomy i jakby w sumie za bardzo nie wiem, o co mówić. Te domy są ciekawe, ale czy one są aż tak ciekawe? Sami zobaczcie. Okej, te domy są ładne, bo są inne. Są takie w ogóle nie LA-owe. Ja jestem dzisiaj szalona, ja sprawdzam. Ej, no jest fajny klimat. Fajnie jest, ale nie wchodzimy tu. Ale fajnie, że mam to nagrane. A tu Dagmara znowu! Besos. Jakoś mało vlogowałam dzisiaj w terenie, ale byłyśmy na spacerku i tutaj jest super po tej wschodniej stronie moim zdaniem, a teraz idziemy znowu do Lumpa i właśnie zrobiłyśmy rezerwację w
restaurację, którą bardzo polecała oczywiście kto Lauren Toyora. I ja teraz czuję, że po prostu to jest mój ostatni dzień w LA i nie byłam w wystarczającej ilości jeszcze knajp. I no muszę wrócić. Co ty na to? Zgadzam się. Okej. Okay, idziemy na tripa. Idziemy. Słuchajcie, miałam tego nie vlogować, w ogóle to mam zamknięte obiekty. Ale udało mi się spełnić moje trzy marzenia w tym Lumpeksie. I tylko o jednym wam mogę powiedzieć, bo reszta to są niespodzianki dla ludzi, ale... Słuchajcie, jak byłam w San Francisco, to zamarzyło mi się coś z marki Patagonia i stwierdziłam, że nie kupię sobie jakiegoś polaru za $200, tylko znajdę coś w vintage shopie i nie wychodziło mi to specjalnie i weszłam na dział męski, żeby znaleźć coś dla mojego brata i znalazłam najpiękniejszy na świecie sweter Patagonii. Jak nie znacie tej marki, to polecam sobie poczytać, to jest naprawdę odpowiedzialna, całkiem etyczna marka odzieży, takiej bardziej sportowo-rekreacyjnej bym powiedziała, super jakości i pasuje na mnie idealnie i była na dziale męskim, więc to jest przeznaczenie. Jestem taka szczęśliwa, ale bardziej jestem szczęśliwa z tych innych rzeczy, o których wam nie mogę powiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy na szybko w Whole Foodsie i jest tutaj tyle wegańskich opcji, jakiś makaron Alfredo, no po prostu szok. A coś trzeba wybrać. Moi drodzy, wróciłam do mieszkania i jestem w łazience, ponieważ w salonie bardzo głośno działa zmywarka i zagłusza mnie kompletnie. Miałam wspaniały dzień, jedzenie w Little Pine to było 10 na 10, ale już kończę tego vloga i na sam koniec wybiorę zwycięzcę konkursu. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Naprawdę chciałabym móc rozesłać te dzienniki po całej Polsce i świecie. Nie umiałabym wybrać jednej osoby, który komentarz był lepszy od innego, która mnie bardziej wzruszyła albo która była, bardziej mnie rozśmieszyła. Sorry, jest już 23, więc troszeczkę wolno procesuje mój mózg. Mam taką stronkę, która się nazywa jakiś comment picker, więc wrzucam moje URL mojego filmu i robię get YouTube comments. Teraz się ładuje, że mam 143 osoby, które skomentowały i uwaga, uwaga, start. A okej, okay. Teraz mam chyba wybrać. Okej, okay, udało się. Zwycięzcą, kochani, jest Ola Milczek. Więc nie wiem, czy w ogóle powinnam mówić to na głos, ale w sumie tak, jest to publiczna informacja, jakby nazwa użytkownika, także do Oli wyślę codziennik. Zresztą odpowiem na jej komentarz i to wszystko już jest na pewno ogarnięte, bo widzicie ten film kilka dni później, tak? Z dwa dni później, tak mi się wydaje. Także gratuluję serdecznie i mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś fajne rozdania z dziennika w przyszłości, a dla wszystkich tych osób, które nie wygrały i dotrwały do tej minuty filmu, mam zniżkę na hasło Vlogmas. Macie jeszcze 10% zniżki na codzienniki do świąt, czyli do końca Vlogmasu do 24 grudnia. Także hasło Vlogmas 10%, jeżeli się spóźniliście. A teraz lecę, kochani, i do zobaczenia jutro. Jutro lecę, znaczy jadę do San Francisco, także będzie znowu w podróży i powiem wam, co sądzę o tym mieście i o tym mieście. Pa!